Cześć Wam z tej strony Adik, witam Was w kolejnym materiale z Warframe. Dzisiaj pokażę Wam, jak modować Warframe'y i Wasze bronie. Pokażę Wam, na co zwracać uwagę, które specjalności się z czym skalują i mam nadzieję, że pomoże Wam to w Waszych przyszłych buildach. Zanim zaczniemy jakiekolwiek budowanie różnych buildów, taktyk na Warframe'ach, zwróćmy na początek uwagę na mody, które przydadzą nam się najbardziej na początku gry. Jest to oczywiście witalność, która wspomoże nasze Warframe o dodatkowe punkty życia. Pancerz, który przyda się na niejednym Warframe'ie, choćby na przykład takim Rhino z początku gry. Dodatkowy zasięg, czas trwania, wydajność, maksymalna energia czy siła umiejętności. Również przekierowanie, tak na przykład większa ilość tarcz, bardzo nam się przyda. Aury jest to coś, co zwiększa nam pojemność na mody w naszych Warframe'ach i również warto się nimi zainteresować. A więc skoro już wiemy, jakie mody powinniśmy wybrać, na co zwrócić uwagę, przejdźmy teraz do umiejętności Warframe'u. Jak widzicie, każda umiejętność ma swoje statystyki i łączą się one z innymi wartościami Warframe'a i mają również swój koszt. Weźmy na przykład tarczę Volta. Jak widzicie, kosztuje ona 50 energii i na podstawowym poziomie trwa 25 sekund. Więc co nas będzie interesowało? Możemy tutaj korzystać z wyszukiwarki, jeżeli chcemy odnaleźć jakiegoś moda. Interesuje nas oczywiście czas trwania, czyli czas trwania. I mamy wszystkie mody, które dają nam czas trwania. Wykorzystamy te dwa. Mamy 254%. A więc trzeci skill Volta trwa teraz 63 sekundy. Nie interesują nas inne statystyki, ponieważ chcemy się skupić tylko na czasie trwania, czyli na tarczy. Weźmy na przykład czwarty skill Volta. Tu już potrzebujemy trochę zasięgu. Czasu trwania, jeżeli chcemy dłużej zestunować, czyli ogłuszyć przeciwników. Jakiś damage. I tutaj właśnie znowu, tak jak powiedziałem, czas trwania. No i tutaj niestety nie możemy użyć tego, ponieważ moda, ponieważ zabiera nam zasięg umiejętności, ale użyjemy tutaj zwykłych modów na zasięg. Czyli powiedzmy, weźmy to. Trochę siły mocy również nie zaszkodzi. Nie musimy się martwić wydajnością, ponieważ na pewno przy 300 energii zmieścimy się w kosztach. Ewentualnie możemy wzbogacić naszą pojemność energii o mody, które ją zwiększają. I tak mamy 850 energii. Czwarty skill kosztuje nas tylko 155 energii. I mamy na nim zasięg 29 metrów, zada 2000 obrażeń i porazi przeciwników na 9 sekund. Także tak się skalują statystyki z umiejętnościami Warframe'ów. Jeżeli nie macie dalej pewności co do niektórych statystyk, możecie po prostu próbować na podstawie metody prób i błędów, czyli dajecie jakiś mod i potem sprawdzacie, z czym ten mod się skaluje, z jaką umiejętnością, w jakiej umiejętności nam dane statystyki podskoczą, w jakiej opadną. Ale nie wszystkie statystyki są takie same. Nie wszystkie na pierwszy rzut oka się będą skalować. Do niektórych dojść na przykład trudniej. Weźmy tu na przykład Rhino i jego żelazną skórę. Kosztuje ona 78 energii na moim buildzie. Daje nam 10 tysięcy pancerza ferytowego. Czym jest pancerz ferytowy? Z czym on się skaluje pewnie? Będziecie się zastanawiać. I tutaj możemy łatwo to sprawdzić. Na zwykłym, czystym buildzie mamy go 1800. Ok. Zwiększmy teraz na przykład pancerz. I co się okazuje? Dostajemy więcej pancerza ferytowego. Teraz na przykład zwiększymy nasz build siłą mocy. Gdy opada wydajność, wiadomo, koszt danej specjalności rośnie. Ale co za tym idzie? Dostajemy więcej pancerza ferytowego. Jeżeli chodzi o pancerz ferytowy, czyli żelazną skórę Rhino, nie interesują nas takie statystyki jak wydajność, ponieważ chcemy ją włączyć tylko raz, aby otrzymać pancerz, który będzie nas bronił. Czas trwania również nie jest nam potrzebny, ponieważ pancerz ferytowy, czyli żelazna skóra, jest tak długo na nas, póki przeciwnicy jej nie zbiją. Zasięg również nie jest nam potrzebny, ponieważ ogranicza się ta umiejętność tylko do naszej osoby. Czyli maksujemy siłę i pancerz. To wszystko, co nas interesuje. Nie zwracajcie takiej większej uwagi, jeżeli chodzi o te lepsze mody, które ja mam, wy jeszcze ich nie macie. Jeżeli chodzi o te mody, które dodają daną umiejętność, odbierając trochę innej, znajdziecie je w poradniku na temat wraków Orokin, jak je zdobyć i gdzie. Na początku skupcie się na tych modach, które pokazałem Wam na początku. Dobrze, skoro Warframe'y mamy już za sobą, przejdźmy do broni głównych. Broni główne możemy buildować pod status i pod szanse na obrażenia krytyczne.
Jak to rozpoznać, która broń pod co? Bardzo łatwo. Jeżeli broń ma więcej statusu, warto budować ją pod status. Jeżeli więcej szans na obrażenie krytyczne, możemy budować ją pod kryta. I oczywiście idziemy tutaj szansa na obrażenia krytyczne plus mnożnik obrażeń krytycznych. Dodatkowo możemy pokusić o dodatkowy damage statusowy, jak na przykład w tym przypadku obrażenia żrące przeciwko opancerzonym Grineer. Można też robić hybrydy, jeżeli różnica między statusem a szansą na obrażenia krytyczne nie jest zbyt duża. Również jest coś takiego jak Riven mody dostępne od rangi mistrzowskiej 8. Jest to takie dopieszczenie naszych broni. A tutaj parę podstawowych modów, na które lepiej zwrócić uwagę na początku gry i które tak jak bardziej przytulić do swoich broni. Jeżeli chodzi o bronie pod szanse na obrażenia krytyczne, skupiamy się bardziej na modach, które zwiększą nam tą szansę na obrażenia krytyczne, jak i mnożnik obrażeń krytycznych. Teraz przejdźmy do pistoletów. Pistolety, tak samo jak w broniach głównych, również możemy rozpoznać po tych samych statystykach i tak samo je budować. Tutaj również Riven mody przychodzą z pomocą, aby dopieścić nasze buildy. I tu też podstawowe mody, na które warto zwrócić uwagę. Na pewno zawsze to będą mody z początku, które zwiększą podstawowy damage naszych broni, nasze podstawowe obrażenia. Również wielostrzał jest bardzo mile widziany, zarówno w buildach pod kryta, jak i w buildach pod status. W tych drugich wielostrzał owocuje tym, że zwiększa nam również szansę na status. No i tutaj mamy broń pod status. Również, jak zauważycie, build się nieco różni, ponieważ tutaj już mamy mody, które dają nam 60% danego damage'a statusowego, jak i 60% szansy na wywołanie danego statusu. Te mody również warto zdobyć, jeżeli chcecie się bawić z buildami pod status. Teraz zaczniemy od paru podstawowych modów, jeżeli chodzi o bronie białe, bo tutaj sprawa wygląda nieco inaczej niż w broniach palnych. Podstawowy damage, trochę obrażeń krytycznych, również przydadzą nam się obrażenia statusowe, 90 bądź 60 na 60. Szansa na obrażenia krytyczne, bardzo rzadko używana, ale jednak. Berserker, który zwiększa nam prędkość ataku, gdy zadajemy damage krytyczny, ale możemy go zastąpić furią, jak i oczywiście zasięg. Zasięg bardzo nam się przyda. Tak, i teraz przejdźmy do modowania broni białych. Tutaj sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ nie dążymy do 100%. Ale możemy to uzyskać poprzez kilka modów. Tak jak widzicie, moje Gwandao jest zbudowane pod tak zwane szanse na obrażenia krytyczne, które zwiększają się poprzez mnożnik kombinacji. Daje nam to napływ krwi i przy okazji mam również wzbogaconą broń o dodatkowe obrażenia żrące. To jest jeden z takich podstawowych buildów, które możecie zrobić na początku. Tak jak widzicie, również Berserker, który zwiększy naszą prędkość ataku, która pozwoli nam zadawać więcej obrażeń, przez co ten mnożnik kombinacji będzie się szybciej zwiększał. Ale na początku, jeżeli nie macie tych modów, możecie po prostu wrzucać jak największy damage, żeby wasza broń miała jak największe obrażenia. I tutaj drugi rodzaj buildów, podmelek, który ja preferuję. Jest on nieco droższy, ale już na drugiej randze mistrzowskiej możecie zabijać każdego przeciwnika praktycznie na jeden slide attack, czyli spamowanie Ctrl E. Polega on na Miming Strike'u, który daje nam 90% szansy na obrażenie krytyczne podczas slide attacku, czyli ślizgu. Po prostu ślizgamy się przez całą mapę, zabijając hordy przeciwników, bo wystarczy, że nasza broń ma tylko 10% szansy na obrażenia krytyczne i to nam pozwala za każdym atakiem, każdym ślizgiem bić obrażenia krytyczne. Również sprawdza się to w buildach statusowych, ponieważ tak jak mówię, wystarczy Miming Strike 10% i możemy bić kryty wszystkim. Także to już jest trochę droższy build, ale również bardzo dobry. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie kolejnego materiału. Jeżeli macie jakieś pytania, pomysły na następne materiały, śmiało zostawcie je w komentarzach, a jeżeli mało Wam Warframe'a, zapraszam na codzienne streamy o 18 na Twitch TV. Możecie razem ze mną pograć, zadać pytania, dowiedzieć się czegoś, jak i również wygrać różne nagrody, czy to boostery, czy warframe'y w codziennych giveaway'ach. Także trzymajcie się, do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!